Kiedy Lorraine 40T pojawił się w sprzedaży, wiedziałem, że nie będzie to nic specjalnego. Czas pokazał jednak, że troszeczkę się myliłem. Dlaczego? Nie zrozumcie mnie źle, pojazd ten wciąż nie znalazłby się na czele mojej ulubionej stawki czołgów premium. Co więcej, nawet taki lew jest według mnie przyjemniejszy i lepiej mi się nim gra, zarabia kredyty. Pojazd ten jednak ma pewien atut, jest to możliwość zrobienia rekordowej bitwy zdecydowanie łatwiej i zdecydowanie lepszej. Więc do rzeczy. Są pojazdy premium, które średnio robią więcej i uważam, że średnio na pewno więcej zrobimy Defenderem, więcej zrobimy Skorpionem, ale Lorca, tak jak zresztą Skorpion Rheinmetall Skorpion G, ma potencjał do robienia epickich wyników. Po prostu kiedy już będziemy mieli pełno szczęścia, niesamowite losowanie, pociski, które latają fantastycznie, to łatwiej zrobimy lepszą bitwę Lorką niż na przykład Liberté Patriotem, czy nie wiadomo czym tam jeszcze. Lorca ma magazynek i to sprawia, że jeśli bitwa się ułoży i dopasuje nam wszystko, to wynik naprawdę będzie lepszy. I to pokazuje właśnie ta potyczka na mapie Linia Zygfryda. Kolega w trybie szturmu nie ma za wiele czasu, bo zaledwie niecałe 10 minut, szczególnie, że jeszcze pierwsze sekundy przestał na bazie, bo był na awku, ale teraz nie traci czasu i już robi uszkodzenia na razie w awkującego Patona 59. Zanim jednak przejdziemy do konkretnej analizy tego, co się dzieje, dlaczego, warto wspomnieć o jednej rzeczy. Już teraz na dominie pojawiły się ciekawe zdjęcia przedstawiające testy nowego pojazdu premium, który najpewniej będzie w sprzedaży podczas wielkich finałów w Moskwie, finałów Wargaming. Jest to czołg Chrysler, który oczywiście wyróżnia się tym, że ma z przodu taki emblemat Wargaming League, coś jak niemiecki Bulldog. Czyli można powiedzieć, że mieliśmy dotychczas kilka pojazdów z okazji finałów Wargaming. Był to AMX 57 Grand Finals, był to właśnie niemiecki Bulldog i teraz będziemy mieli tego Chryslera. Będzie to pojazd, który wyróżniać się będzie i pancerzem, i sensowną mobilnością, ale takim sobie działem, ponieważ wartość uszkodzeń wyniesie 320, ale penetrację zaledwie 198. Tak mówię, według domina są to przypuszczenia, że pojazd będzie kosztował około 150 zł i pojawi się w sprzedaży około 23 maja. Mówię, to są informacje niepewne, niegwarantowane, ale są takie przypuszczenia. Pojawiło się nawet już kilka zdjęć tego pojazdu w akcji wraz ze zdjęciami i wynikami kredytów za bitwę. Teraz powinno się wszystko już na ekranie pokazać, mam taką cichą nadzieję, że nie dałem ciała. Więc jest to bardzo ciekawa sprawa. No i teraz już wracamy do samej bitewki. Kolega postrzelał co nieco, teraz pompuje tego AT-15, którego wykańcza. Jest to już czwarte zniszczenie, a minęło niecałe 4 minuty, tak? Niecałe 4 minuty minęło, a już tyle uszkodzeń. Póki co wygląda to dobrze, szczególnie, że na horyzoncie pojawia się szansa na zniszczenie KW-5. KW-5 to jest bardzo fajny cel dla nas, bo ma dużo HP i tak naprawdę wystarczy skutecznie tutaj go złapać po strzale. On strzeli właśnie tak jak teraz strzelił i powinniśmy się wychylić. Uwaga, czy kolega tak uczyni? Tak, jedzie, strzelił KW-5 i tutaj dziękuję, dobranoc. Pierwszy strzał bardzo, bardzo słaby. Wypada powiedzieć, że pierwszy strzał kolega oddał troszeczkę niecelnie, no troszeczkę to mało powiedziane, w ogóle nie skupił tam, gdzie powinien. Przypomnę tylko, że inne pociski również miały szansę się odbić. KW-5 to jest pojazd, który od boku wcale nie jest łatwym celem. Najlepiej byłoby wycelować albo w ten wielki garnek R2-D2 od przodu, albo w tylnią część. Wieże ewentualnie, ale tam to już lepiej ze złota, ponieważ rykoszety mogą się zdecydowanie pojawić. Na nasze szczęście penetracja nam dopisała, bo inaczej mielibyśmy przynajmniej jeszcze jeden rykoszet. No ale teraz to już przeszłość, bo na naszym celowniku pojawia się Super Pershing. Amerykański czołg premium dostaje teraz 4 razy w bok. No i co nieco postrzeliśmy. Niestety w oddali jest Bat Chatillon 12T, który skutecznie snajpi. Można powiedzieć, że skoro nas trafił, to musi być mniej więcej gdzieś tam, gdzie Lorraine 40T, czyli po drugiej stronie mapy, za bunkrami na zielonym, także ewentualny wyjazd nie wchodzi w grę. Super Pershing wychyla się, miał nas teoretycznie na strzał, ale pudłuje, co ma dla nas duże znaczenie, i teraz wychyla się bokiem, nie strzela zbyt szybko i znowu go niszczymy. No, to było słabe, ale popatrzmy na tego Super Pershinga. Kolejny tego typu pojazd również pada. Naprawdę jestem pod wrażeniem, 6 fragów już jest. Wypada powiedzieć, że ten Batchat, o którym tyle mówiłem, tak nam napsocił, jest na strzał, ma ponad 100 punktów wytrzymałości i jest teraz w dole, więc nie ma na nas przestrzału, a my sami na razie wahamy się, czy warto jechać dalej. Dlaczego się wahamy? Bo dalej jest Lorka za bunkrem, która ma pełno HP i może nas zdjąć na strzał. Warto jest się wstrzymać i poczekać na wstępne rozeznanie. Tutaj to jest bardzo ciekawe. Mamy nierówny teren. Podłoże jest troszeczkę ustawione tak, że możemy się schować w dole, ale równocześnie za bardzo pokazać, jeśli źle wyjedziemy. Warto o tym pamiętać, że tutaj są takie, no po prostu podniesienia terenu, jakieś pagórki lekkie, które mogą nam zapewnić osłonę, ale też w pewnym momencie mogą nas wystawić jak na patelni, także mieć to na uwadze. Na nasze szczęście Lorka rywali została skupiona przez T4-3 i teraz pada. Więc pojazd, który tworzy nam problem, zostaje zniszczony. Co dla nas zostało? IS-3 i Oho. Oho z trolem. Zobaczcie, jakie ma śmieszne działko. To oczywiście jest troll. IS-3 na 3 dobre strzały. Jeśli patrzymy na damage, skupimy się na Oho, choć teraz obraca się w naszą stronę, a nie, przepraszam, w stronę T3-4-3. Kolega wychyla się, cofa się. I teraz pada strzał za 0 z hajka, chyba to nie było, to był raczej pocisk przeciwpancerny. No i Oho zostaje zniszczone. IS-3 się zbierze bułę, celujemy. I kolega czeka i kończy ISA-3. Powiem szczerze, to było troszeczkę ryzykowne. Ja wiem, że chodziło o fraga. Chodziło zdecydowanie o 8 zniszczenie, ale mogło to się skończyć tym, że ktoś z sojuszników by nas wyprzedził, więc ja bym nie ryzykował. Szczególnie dla fraga lepiej mieć więcej uszkodzeń. No i co tu się dzieje? Uszkodzenia. Ponad 9000. To robi wrażenie, ale jak do tego doszło? Bez wątpienia fakt na to miało ustawienie rywali. Wiele pojazdów było na północy mapy, gdzie był właśnie nasz bohater bitwy, Smile, więc to był pierwszy kluczowy czynnik. Drugi był taki, że rywale nie wyjechali na nas po przeładowaniu, na przeładowaniu, tylko dawali się oklepać, nie byli zdecydowani, brak było im takiej pewności siebie, co też tutaj znacząco nam pomogło. Fartem był tak, że 59 Paton, który był na awku i był darmowym fragiem, zabraliśmy mu całe HP, więc też przyjemna sprawa. A potem rywale znowu na drugiej stronie utrzymali się na tyle długo, abyśmy zdążyli po nich przyjechać i pomóc naszej drużynie. Podsumowując, rywale i sojusznicy nie zagrali najlepiej, a my wykorzystaliśmy sytuację, aby zrobić wynik jak przystało na 10 poziom, więc zobaczmy szczegółowy wynik. Odznaka mistrzowska naturalnie wpadła, poza tym specjalista i uwaga, 9057 uszkodzeń, 2258 doświadczenia bazowego i zarobek. Tutaj niestety troszeczkę złych informacji, 160 000 bez konta premium, 240 z kontem premium, ale na czysto znacznie mniej, ponieważ zapłaciliśmy dużo za amunicję, jak też i za materiały eksploatacyjne. Podsumowując, spore wydatki, no i też kolega tutaj nie otrzymał tej pozytywnej, dwukrotnie większej wartości, co też nas troszeczkę smuci, no bo umówmy się, zapracował na pewno. Ważna jest również skuteczność bohatera bitwy. 32 przebicia na 34 pociski. To również było bardzo, bardzo istotne. Kolega celował, przebijał, niszczył. To było najlepsze. Więc naprawdę przepiękna potyczka. Mam nadzieję, że Wam się podobała. No i cóż, to pokazuje, że Lorca kiedy może, to daje czadu. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Na razie, cześć.